Czarek, twoje pierwsze spotkanie w strefie szóstek, pierwsze na bramce, bo wiemy, że przez jakiś czas, bardzo skutecznie zresztą, zastępował cię Mateusz Przybiński. Mhm. Powiem ci, że taka duża odwaga z twojej strony przy niektórych wyjściach, to zagranie główką na jakimś 15-16 metrze. Powiedz mi, ty w ogóle jesteś nominalnym golkiperem? Nie, ja kiedyś grałem na defensywnym pomocniku, więc po prostu mam to we krwi. Okej, jasne, mi wchodzi jak masło, niestety. Rozumiem. Ja nie boję takich starć. No to także fajnie. Nie ma problemu. No, zwłaszcza, że trochę sytuacja tutaj tego wymagała, bo też przeciwnik grał twardo, czasami na pograniczu przepisów, także tam czasami trzeba było kolegom po prostu pomóc w tej defensywie. No tak. Uważam, że jeżeli przeciwnik gra twardo, to my też nie powinniśmy się poddawać. Chcemy wygrać tę ligę bez najmniejszych problemów z kompletem punktów, więc tak jest też zamysł. Także... No właśnie, a ciebie Czarek, przez jakiś czas tutaj z nami nie byłeś, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba za granicą byłeś? Dobrze byłem za granicą. Co to za historia? Możesz coś zdradzić? Byłem w pracy za granicą, dorabiałem sobie pieniążki, więc teraz już przyjechałem do chłopaków, bo tęsknili i wypisywali do mnie, to po prostu stwierdziłem, że przyjadę, tak? No i jak w ogóle? Te rozgrywki ci się podobają? Jak w ogóle drużyna? Jak to wszystko wygląda w tym momencie? No, drużyna jest całkiem niezła. Całkiem? No. Paru jest niezłych, ale reszta to tak. Kilku ogrysków? Kilku ogrysków jest, ale nie będę głośno mówił. Okej, a powiedz, ty w ogóle z kolegami wcześniej już też rywalizowałeś w innych rozgrywkach? Tak, wcześniej widzę Bobra razem. Okay. Całą ligę Bobra prawie grałem. Okej, jeszcze do tego spotkania, bo tak, ono się ułożyło nieźle, bo po pierwszej połowie prowadziliście 3-0. Mm-hmm. Wydawało się, że macie pewną kontrolę nad tym meczem, ale tam w pewnym momencie przeciwnik zrobił 3-2 i chyba zrobiło się trochę nerwowo. No tak, momenty dekoncentracji po prostu o tym zdecydowały. Moim zdaniem po prostu za szybko wychodziliśmy do przodu i oni kontrowali, to wykorzystywali braki w środku pola i dlatego tak się stało. Ale cały czas byłeś pewny, że macie kontrolę nad tym meczem, tak, jak było 3-2, tam później zrobiło się też 7-5. Też było 3-2, było 2-0, ale ja i tak wiedziałem, że prędzej czy później tak strzelimy te bramki. To była po prostu kwestia czasu i naszej koncentracji, bo gdyby nie, to byłoby z 15-4 na przykład. No tak, no bo my też tutaj rozmawiamy. Ta sytuacja była, wie pan, no tak, no rozmawiamy między sobą tutaj, że naprawdę skład macie... To tam nie ma słabego punktu. Każdy zawodnik na każdej pozycji jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. A gdybyś ty miał wyróżnić w waszej drużynie takiego jednego zawodnika, bez którego no wydaje ci się, że jednak ten poziom wysoki nie byłby zachowany. Jeden zawodnik, no ja myślę, że to byłby Sergiusz Modzelewski. Dlaczego? Nasz kapitan. Ja uważam, że bo na siebie patrzy. Bo trzyma całą drużynę w obronie, całą drużynę w ryzach trzyma. Potrafi pomóc i w pomocy, i w obronie. Jest dobrze skoordynowany, szybki, techniczny, więc myślę, że to jest nasz najlepszy zawodnik na ten moment. No dobrze. Powiedz mi, bo ostatnie dwa spotkania, tak naprawdę wasza sytuacja jest absolutnie komfortowa. Z tego, co się orientuję, wystarczy jeden punkt w dwóch ostatnich spotkaniach i będziecie mistrzem. To chyba formalność. No ja myślę, że to będziemy 6. Myślę, że tylko tak, z takiego założenia wychodziliśmy przed sezonem i teraz tak będzie, więc to jest kwestia czasu. Takie konkretne wywiady lubimy. Czarek, tak. Dziękujemy. I dziękuję również. Mamy nadzieję, że zobaczymy się na ostatnich dwóch kolejkach. No oczywiście, teraz na pewno będę. Dobra, trzymamy za słowo. Dzięki. Dzięki. We'll be right back.